Okej, jesteśmy z powrotem. Tak. Okazało się, że tutaj podobno jest przejście do ja w tej ogóle klatce. Jestem na escape, bo mi glizda tu wtryniła się do tej klatki, nie? Dobra, aha, bo to się po prostu wchodzi, tak? Tak, tu jest taka drabinka do góry w pewnym miejscu. No, to chyba... Od razu jak wchodzisz do klatki, to na lewo. Od razu pierwsza na lewo ta ściana, że tak powiem, ta krata pierwsza po lewej. Znaczy mi się wydaje, że chyba każda jest. Każda? A bo jest przejście takie do góry, tylko po lewej jest takie, wiesz, wejście jakby wyżej. Aha, dobra, czekaj, bo muszę zobaczyć, gdzie to jest. Jezu, tylko ja tu nic nie widzę. No właśnie. Jezu, jak mnie ta glizda tu jeszcze gdzieś wystraszy, to ja po prostu padnę. To jest po prostu najgorszy shit. Mi się one zbagowały gdzieś tam przy tym przejściu i... No, mi się też zbagowały, tak mi się zbagowały, że mi się wtryniły tu do tej klatki, nie? Ej, ale powiem ci, że wszedłem na to wyższe piętro. To z tego strachu. Spoko. I tu nic nie mam. Czekaj, tu jest jeszcze dalej drabinka. Może da się wejść wyżej na to. No, da się wejść. Tylko... Ale kurde, właśnie trzeba znaleźć nie będzie... miejsce. Znowu słyszę tą glizdę, nie? Jest tu takie jedno miejsce z dziurą na górze. No ja tego nie widzę. No, bo jest ciężko, ciemno jest. Nie wiem. Boże. O, i tu się wtrynia ten elektronik, dobra, coś mamy tam. A, no to dobrze, że my to mamy. No. Bo ty to znalazłeś gdzieś tam skitrane pod biurkiem. Pod stolikiem, no. Jezu, a to nie jest jakaś arena tu? Co się stało? Czemu się zrobiło tak czerwono? Czekaj, bo ja jeszcze nie wtryniłem. Ja muszę zapisać w ogóle. Dziwna muzyka się włączyła. O Jezu, nawet mnie nie strasz. Ja się jestem zestresowany. Co się faktycznie stało? No, czerwono się zrobiło. No mamy zejść na dół teraz z powrotem? Bo ja nie wiem. Nie wiem, słyszę glizdę znów. O nie! Jestem przewrażliwiony na tym punkcie. Nie wiem, schodzę na dół. Czekaj, coś na dole się chyba otworzyło. Tam widzę... jakąś dziurę jakby na dole w tej klatce, w której staliśmy wcześniej? Czekaj. A, no, faktycznie, jest bo dziura. Bo ty mówiłaś, że tu jest gdzieś jakaś winda, tak myśleliśmy, nie? Że no, jakaś winda to będzie, a tu jest chyba jakaś dziura. No jest tam dziura. Tam jest woda chyba na dole, tak? No chyba tak. Dobra, zeskakuję. Okej. W tej wodzie coś jest? Nie. Tu trzeba wyjść chyba, nie? Po prostu. No tak mi się wydaje. O Jezu, tu są dalej te same korytarze co tam. O nie. Jak tu będzie glizda, to ja padnę. Ja tu nic ja zamykam nie widzę. Ja zamykam oczy i biegnę. O Boże! Serio? Gra na ślepo. Co to jest? Nie, to tylko mówię spokojnie. Jezu. To są zombiaki takie. No. Dobra, to są drzwi na końcu. No. Co tu się dzieje? Co to za... What the fuck? Aaa! Coś mnie strzela! Fuck. No, mnie też. I mi... jest? Ej, zabiera mi dużo życia. Mi też, ale ta kamera mi wcale nie pomaga, powiem ci. No, mi też nie. To dobra, są... muszę wziąć apteczkę. Ja też, ale to jest amunicja do tego. No, widzę, do rewolweru. No. No kurde! Czy my musimy to zabić? To jest jeszcze apteczka. Wpadłem do tej wody w ogóle i nie ginę jakby. Aha. To się to nie jest żadna lawa, nic takiego, nie? Jak coś. Wziąłem apteczkę, bo tam jest... Dobra, da się to zabić w każdym razie. A ja tego, w to nie strzelam nawet, powiem ci. Ale... Ktoś pod tą... W ogóle łóżka pod tą wodą, tak dziwnie. Okej! Okay. No faktycznie, wyglądają. Albo tu... Bo tu dali ten... Ten... tą amunicję do rewolweru. Tu coś leży pod wodą. No bo potrzebujemy znowu ten elektronik, chip, coś tam. Tak, jest tutaj pod wodą chip w rogu. Podniosłem właśnie. Dobra, to ja czekaj. No i tu się go wtrynia, dobra, mam. Ej, zniknął mi ten potwór. Aha, to jego zabiłam. Tam jest jeszcze jedna amunicja do tego. No. Kurde. A tu jest, Boże, jak on się zlewa. No, wtryniłem, ale teraz zastanawiam się, czy brać na amunicję, czy go olać, bo ja i tak nie zabijam go. No to nie wiem, to jak ktoś. Bo on chyba nic nie zostawił, tak? Bo to nic no, nie nie. miał polecieć. No, chyba, że... A, no dobra. Czekaj, kurde, no wpieprzyłem cię do tej wody. Głupia kamera, no. Ale powiem ci, że te tekstury... No, ale te takie... pływające. No, takie dywany, co to jest? O nie, znowu te korytarze.
O Boże. Ja biorę apteczkę kolejną. Dobra, trafiłam. Biegnę, tu znowu zamykam oczy. Aha, by chciana, dobra. O Jezu. Ale ta muzyka tak... jest po prostu... No, ta muzyka jest dramatyczna. No, ona jest jak Silent Hill, nawet nie wiem, czy nie jest wzięta z tego. To możemy mieć prawa autorskie. O, coś się obawiam. O, mam tu drzwi na końcu, dobra, nie ma na razie żadnych glist. Okej. Okay. O! Zmieniła się muzyka, jakieś łóżko? To jest jakaś pani. Jezu, podjarało się to łóżko. Uuu. Boże, co tu się dzieje? Nie wiem, tu jest znaczek. Boże, słyszę teraz znowu dziwne odgłosy. To jest w ogóle strzałka w ścianę i nad tą... na tej ścianie masz jakby wyjście ewakuacyjne tam na górze zaznaczone. Da się tu przeniknąć? Da się, tu jest przejście. Aha, okej! Okay. Faktycznie. Ale nie wiem, w którą stronę, prawo, lewo teraz, jak tu weszliśmy. A, to ja idę na lewo. A nie, na lewo nic nie ma. Aha. To na prawo. No. O, koniec. Na levelu. Jezu, nie będzie glist, uff. O Boże. Ej, jak to będzie koniec, to padnę. Znowu jesteśmy w apartamencie. No. Ale mam ciemno. Ale wygląda on tragicznie, Boże, co to ale jest? Ale jesteśmy jakby na zewnątrz? Ej, wyjumało nam budynek. No. Bombardowanie. Ale schiza. O kurde. Co tu się stało? Nie wiem, zapisuję. Może biorę latarkę kolejną. Jezu, wszystko mnie blokuje znowu. A w tej łazience już nic. Teraz tu idzie. Ale tu czerwono. Słyszę jakieś potworasy. Znaczy no, słyszę jakieś potwora. Słyszę. O Jezus Maria, tam coś wielkiego łazi! Okej. Okay. Coś jest wielkiego, przypominającego jakieś, nie wiem, jakieś obcego. O nie, zbagowałam się. Ja mam to zabić? Na skos. A, dobra. Tak, on we mnie strzela. Ja nie wiem, gdzie ja jestem w jakiejś łazience. Jezu, ja nie wiem, czy ja w niego trafiam w ogóle. No jest tam coś wielkiego, ale ja tam w ogóle nie mogę wejść. Jak ja mam tam wejść? No właśnie, mnie to też zastanawia. Może się nie da tam wejść. Jezu, ja w ogóle wyskoczyłem za tekstury chyba. Teraz nie wiem, czy skorzystać z rewolweru, bo jeszcze szukam. No właśnie ja tak, ja z rewolweru, ale kurde, jak on mnie ciśnie. No. Ale on 4 strzały z shotguna i zginął. Serio? O dobra, albo 5. Ej, ale może on coś zostawił. Ale ja nie wiem, jak tam wejść na górę do niego. Ja wyszłam na takie wzniesienie, nie wiem, w tej jakby... W tym drugim mieszkaniu. A tu, dobra, czekaj, tu też jest chyba. Jakiś chyba inny sposób wykaczyłem. Spoko. Ale on coś zostawił w końcu? No właśnie, chyba nie. Aha, to nie trzeba było go zabijać. No nie. A to jest jakiś dym w ogóle. Ale w sumie te potwory nie są jakieś specjalnie silne, więc... A no dużo nie są, mamy ale, amunicji. Ale są obrzydliwe. O, tu jest jakiś krzyż, to jest do podniesienia? Tak, lol. Jakiś aha. krzyż znalazłem. Za lodówką. Za lodówką. Tak, za okay. lodówką. Czekaj, tam nie właśnie wiem. Na tym piętrze, gdzie był ten przeciwnik. Aha. Tam będziesz miała taką kuchnię. Ja tu trafiłam do łazienki chyba. O nie, czekaj, tu jest kuchnia chyba? No i tam za tym. Dobra, widzę. Za lodówką. No, wygląda jak nie wiem. Sekret. No właśnie, tak się zdziwiłem. Helena Scross, aha. Okej. Okay. Ale gdzie go wtrynić? Jak tu nie coś leży też. Tu jest apteczka, zaraz naprzeciwko. Przy zegarze takim, stojącym, jest apteczka. Mała. No matko, czekaj. Jaki zegar tam a, jest dobra. Stojący? Tu. I tam zaraz obok, tam kawałek obok, nie? No, no. Pseudo łazienka. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, ja wciskam wszędzie teraz kontrol, żeby nie było, że gdzieś to trzeba wsadzić. Aha, spadłam na dół, świetnie. Też tu jest na dole jakiś krzyż, czekaj. Tam trzeba to... O Boże! Jakie to jest denerwujące, jak się... jak się bagujesz, nie? No.
o wszystko. Aha, bo tu jest ten kominek. Tu jest krzyż na... Aha, podszedłem do tego krzyża i ten. I mnie przeniosło do levelu kolejnego. A do którego krzyża? Taki na dole drewniany będzie. Taki drewniany krzyż. No, muszę zejść na dół, tak? No, tylko tak jakby w tym drugim mieszkaniu. Aha, nie tam, dobra, gdzie zaczynaliśmy, widzę. Na dole. Też tak, no, będziesz miała? No. Ej, ale to jest dziwne. To, jakbyśmy nie mieli tego krzyża zebranego, to co by nas nie przeniosło? Nie wiem. Może. Czy się otwierają drzwi? No bo to Subway znowu jesteśmy. A może gdzieś tu trzeba było ten krzyż wtrenić? Wiesz co, nie wiem. Nie pamiętam. Ja pierdzielę. Ja też nie pamiętam. Ciągle pokazuje to. A, bo są ci bezdomni, dobra. Nie pamiętam, czy tu było coś takiego. Idę do przodu cały czas, na wprost. Aha, okej. Ale nie, bo tu już my byliśmy. My tu wszędzie przecież byliśmy, nie rozumiem. No, wszędzie byliśmy. To pewnie ten krzyż nam powinien powiedzieć coś, gdzie to wtrynić, ale ja nie kojarzę. Bo po coś żeśmy ten krzyż na pewno zdobyli, żeby gdzieś go włożyć, tylko nie wiem gdzie. No, ja też nie. Nie pamiętam, żeby było takie miejsce. Masakra. Jak gdzieś zjechałem na dół... Aha, to były te samochody chyba, tak? Nie. Nie wiem, gdzie jest. Tak, to był ten samochód. Jezu, zaraz będziemy się błąkać tu. No. Się podjarałam. Jezu, weź mnie, nie strach. Sorry. Dobra, no tu są te samochody, ale co to mi daje? No, bo tu wszędzie ogień się jara. Oj! Na zdrowie. Dziękuję. No Boże. Nie no, tu nic nie ma ewidentnie. Ja pierdzielę. Teraz ja się podjaram. Dobra, ja wracam się tam do tych dziura bezdomnych i zobaczymy, co mi to da. No tak, ja właśnie przeszłam obok tych bezdomnych i przeszłam, idę jakąś dziurą. Tylko nie wiem, czy ona mnie nie cofnie do apartamentu. Aha. No, tam była taka kucana, tak? No. No, to tak, do apartamentu. Aha, tutaj w ogóle jest zasklepione. A nie, tutaj są ten. Jest amunicja do shotguna. Aha. Może okay. Sekret sprawdź w tych statystykach. Ja nie wiem, a zebraliśmy w ogóle jakieś sekrety? Mam 4 no, na 9. Tak, ja mam 3 na 9, to był sekret. Aha! Ja pikole, ale ja już tam nie idę. Ej, wiesz spoko co? Zszedłem tu tym peronem. Co? Mam cutscenkę? Okej. Okay. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Poczekaj. Bo ja mam facepalm. W sensie, gdzie ja jestem? Jestem w apartamencie znowu. Aha. Tylko ten apartament teraz już tak normalnie wygląda, że tak powiem, nie? W sensie, nie jest rozwalony. To jest koniec? Zjedź sobie, w sensie, Boże, jak ci to powiedzieć? Jak zaczęliśmy ten level, no, to musisz biec cały czas prosto i tam będzie taka pochylnia w dół będziesz zjeżdżała i tam będą te samochody takie porozwalone i palące się, pamiętasz? No, coś tam pamiętam. No okay. I przy tych samochodach, jak już zejdziesz, to tam będzie ten taki peron, nie? No. I z tego peronu na lewo trzeba skręcić. I tam była krata otwarta i ja tam po prostu wlazłem, nie? Bo szukałem przejścia i wlazłem i mam cutscenkę teraz. Czekaj, ale... Bo tu się zjeżdża, ale tu nie jest taka jedna pochylnia, tylko... O Boże, czekaj, bo... Ktoś coś mówi w tle, ale nie słyszę. Mam za cicho muzykę. Aha, dobra, trafiłam do samochodów. No i tam peron teraz musisz znaleźć i na lewo odbić. Jezu, nic nie słyszę. Poczekaj, podgłoś sobie muzykę, jak tam będziesz wchodzić, bo powiem ci, że ten... Okej. Okay. Jakaś babeczka coś mówi, ale kompletnie nic nie potrafię zrozumieć. Ona coś tłumaczy, wyjaśnia, nie wiem. Stacja.
3. Wygląda jakby to był koniec chyba. Okej. Okay. Ja ale się takie... zgubiłam. Jak zwykle. Ale myślę, że taki słaby ten koniec. No, takie wyjście tam musisz znaleźć, nie? A tam jeszcze musisz, jak będziesz miała te samochody, to jeszcze w dół kawałek się zjeżdża, taka dziura będzie. Też w dół się tam schodzi i dopiero jest peron. Aha. No, mijam stacja 3, ale tu nie ma... O, nie pamiętam. Tam nie kojarzę tego napisu stacja 3. Może to się przechodziło przez... Aha, bo tu była bramka zamknięta, o matko, jedyna... Nie, to ja też bramki żadnej nie widziałem. To musiałaś odbić w inną stronę w takim razie, to wróćcie. Bo ja tego znaku Station 3 też nie widziałem, więc to nie aha, to. Okay. Tam gdzieś się wróć i gdzieś powinno być takie zejście lekkie niżej jakby. O, czekaj, to chyba tu. No i tam gdzieś ten dobra. Właśnie będziesz miała peron. Nie, to chyba jeszcze nie jest koniec. Okej. Okay. Peron i z peronu na lewo? Na lewo, tak. To ja tu na ciebie czekam, obejrzyj sobie cutscenkę. Dobrze. Kosmos totalny. Dobra, ładuję. Ale powiem ci, że fuksem, bo to w ogóle nie było pokazane, że tam trzeba iść. No właśnie. Ja tego nie ogarniam takie kompletnie. Gubienie się trochę. No ja tylko biegałem tam po prostu, tak o. No. I przez przypadek, bo tak naprawdę z tego peronu mogłem i na prawo skręcić i bym tego w ogóle nie znalazł. Nie rozumiem, o co tu chodzi. W sensie, po co nam ten krzyż? Nie mam żadnego pojęcia. Ja też nie. Może to jest nawiązanie do Silent Hill, a tam się zbiera jakiś krzyż? Wydaje mi się, że nie było żadnego krzyża, ale... Ale no, ja nie jestem aż tak dobra z historii Silent Hill. Może Hilla, słyszysz, więc... co ta babeczka mówi, bo ja to kompletnie nic nie słyszałem. No, zaraz zobaczę. Czy babeczka to Lara może tłumaczy? Nie wiem. Serpent to the sun and prayed for salvation. A woman offered a reed to the sun and asked for joy. Feeling pity for the sadness that had overrun the earth, God was born from those two people. God made time and divided it into day and night. God outlined the road to salvation and gave people joy. And God took endless time. God created beings to lead people in obedience to her. The red god, Xuchilbara. The yellow god, Lobsanvith. Many gods and angels. Finally, God set out to create paradise where people would be happy just by being there. But there, God's strength ran out and she collapsed. All the world's people grieved this event. Yet God breathed her last. She returned to the dust, promising to come again. So God hasn't been lost. We must offer our prayers and not forget our faith. We wait in hope for the day when the path to paradise will be opened. Okay, ten. Zrozumiałaś coś? Ona coś tam gadała o narodzinach Boga, o ten, o
o raju, o tym, że on kiedyś powróci i wszyscy się będą cieszyć z raju i jakieś tam takie pierdoły tego typu. No. Okay. Mi się wydaje, że to jest nawiązanie bardzo do Silent Hilla, ale no. Okay. Tak, do 100% dobra. To nie wiem, bo to tak, wiesz, piąte przez dziesiąte zrozumiałem. Okej, okay. I ja kompletnie nic nie słyszałem tam, więc... No, bo i tak było strasznie cicho, także... A, no. Dobra, i co, już jesteś tutaj w danym pomieszczeniu, tak? Tak, jestem. No to co, biegniemy? Tylko sobie... Ja sobie... Jezus Maria! Jezus Maria! Co się stało? Jezus Maria! O mój Boże! Co tu się dzieje? Ale znowu mam cutscenkę. Ja też! O Boże, ale znowu była ta glizda! Ej, to jest koniec! What the fuck? Taki Armagedon na sam koniec. Oj, jak mi się słabo znowu zrobiło. O Boże, oddychaj, oddychaj. Ale czemu akurat zawsze ja muszę pierwszy coś takiego odkryć? Nie wiem. O Boże, ale ten koniec jest tak z dupy. No, w ogóle nie jest to nie, kompletnie ogarniam. W ogóle po co nam był ten krzyż, to ja żadnego pojęcia nie wiem. Też nie wiem. O Jezu. Oh my god. Jeszcze się zasmarkałem na koniec. O matka! No zawał, autentycznie. O Jezus. Dobra, to jak ci się podobał? Ogólnie był przyjemny, aczkolwiek powiem szczerze, że denerwowały mnie strasznie te takie naćkane tekstury tego wszystkiego i to bugi wszystkie, bo cały czas się zacinałem na tych teksturach, to mnie denerwowało strasznie. Ogólnie przeciwnicy bardzo fajni, ciekawi, poza tymi glizdami. Te glizdy to po prostu nie zapomnę ich do końca życia, chyba tych robali. Masakra, trauma, będą się śnić po nocach. Ogólnie jeśli chodzi o jakby straszność tego customu, to był dużo straszniejszy niż na przykład Silent Hill, który przechodziłem z DSEO. To jest moje odczucie, że ten jakby custom jest dużo straszniejszy, bo tam były tylko takie jumpscary gdzieniegdzie, w ogóle nie było jakichś takich przeciwników właśnie, takich obrzydliwych czy coś, więc pod tym względem ten custom jest na pewno straszniejszy, ale i tak według mnie lepszym customem takim horrorowym był ten, który przechodziliśmy jeszcze wcześniej z tobą, w sensie... Asylum. The Asylum, tak, tamten mi się jeszcze bardziej podobał, nie wiem, no. Czy masz takie same odczucia, czy nie. Znaczy, mogłabym tak porównywalnie do tego podejść. A, porównywalnie, to mi odrobinę bardziej jednak tamten się podobał. Ale ten też oceniam tak dosyć dobrze, w sensie no nie będzie to jakaś wysoka ocena, bo jednak te bugi mnie denerwowały strasznie. Ja rozumiem, że autor chciał tutaj to zrobić tak jakby, jakby to powiedzieć? Bardziej realistycznie, tak, w sensie te przedmioty są takie, takich rozmiarów też jak Lara i w ogóle, nie? Dokładnie, że tak jest faktycznie w prawdziwym życiu, że mamy różne te takie domowe sprzęty i inne rzeczy. No, no, no. I trzeba pomiędzy nimi, że tak powiem, manewrować, ale no tutaj to było straszliwie zbugowane. No i historia mnie jakoś też tak nie porwała, może też dlatego, że ja nie ogarniam zbytnio tego Silent Hilla, na pewno fani... No zresztą fani... nawet ci, którzy ogarniają Silent Hill, mają często problemy z tą fabułą, bo ona jest taka zagmatwana, no trochę. Aha, rozumiem. No ale na pewno fani właśnie Silent Hilla to więcej jakby wyniosą z tego jakby fabularnie, nie? I więcej jakby smaczków też odnajdą w tym wszystkim, bo dla mnie to był po prostu taki zwyczajny custom horrorowy i tyle. No i nie wiem, na ile bym ocenił, jeszcze się zastanawiam. Może teraz to powiedzieć? Okej. Znaczy mi się bardzo podobało, miał bardzo fajny klimat, właśnie taki, że nawet jak nie było jumpscare'ów, to te ciemne pomieszczenia czy coś i tak fajnie też działała właśnie ta latarka, że ona tak nie oświetlała wszystkiego dookoła tak mocno, tylko jakiś tam krąg i w tym kręgu trzeba było się poruszać i to było przerażające w sumie, bo tak. Ciemność jest bardzo przerażająca. No tak. I też się wystraszyłam kilka razy, także spoko. Przeciwnicy okej, okay, w sumie nic nadzwyczajnego, ale... Ten samochód mnie rozwalił. Ale ten samochód to... Racja. Racja, faktycznie, no. No, nie wiem, zagadki też były całkiem spoko. Te labirynty mnie też przerażały strasznie, tak. Jeszcze jak było tak ciemno i nie wiadomo, co tam się kryło w tych ciemnościach. I te pseudoklauny, co tam były w tych klatkach jakieś... Tak.
Boże, ale muzyka też bardzo dużo. No plus, tak, mnie. I muzyka bardzo budowała klimat, ale wydaje mi się, że ona jest właśnie typowo Silent Hill'a, mm-hmm. bo tam też takie dźwięki były. Co jeszcze? No, chyba tyle. No, dla mnie klimatycznie no. Już bardzo był ten custom i fajnie było też... Straszny był, więc... No, no był straszny, ale właśnie straszniejszy ten poprzedni według mnie jeszcze był, mm-hmm. odrobinę bardziej. Okay. Natomiast klimatycznie bardzo fajnie i też właśnie taki czuć było właśnie klimat osaczenia, jak się wchodziło do jakiegoś pomieszczenia, trzeba było mm-hmm. je przeszukać, jakieś takie właśnie smaczki, jakieś miśki, to nie wiem, te krzyże, to wszystko robiło mm-hmm. właśnie taki fajny klimat. Bardzo no, mi się podobało. Tak, tak, no mi też się właśnie podobało. No to ja daję... 6 na 10. 6? Ojej! No daj 6, no bo mnie denerwowały te bugi, no. No mnie też denerwowały, ale ja bym dała z 8 za klimat. Dobra, 6,5 niech stracę. 8 za klimat, było fajnie. Mi się podobało. I krzyki Torgusa mi się podobały. No ale to mówię, gdyby nie te glizdy, to w ogóle tak chill, nie? Natomiast te glizdy, no naprawdę, to nie zapomnę no. tego. Obrzydliwy przeciwnik, nie chcę go w żadnym innym customie. Trauma. No, i w sumie naprawdę. Zakończenie było takie w sumie średnie. No i zakończenie było średnie, dokładnie. W ogóle no. z dupy nie wiedziałem, o co chodzi. Mogło być trochę lepsze, ale no... Spoko. Jakaś walka z bossem czy coś. Chociaż walczyliśmy z tym takim obcym. No. Tak, no, tak. No, powiedzmy. No. To będziemy kończyć w takim razie. Tak. To dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo Torgusowi za towarzystwo. Dziękuję również. Sam bym tego się nie podjął, na pewno. Dobra. I oczywiście usłyszymy się w jakichś kolejnych customach, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa.